Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Adamie, to jeszcze raz powtórka z rozrywki. W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy święto dziękczynienia. Było to pierwsze pańskie święto tutaj w Stanach. Jakie wrażenia? Czy miał pan okazję skosztować indyka? Nie, przyznam się szczerze, że nie. Nie przepadam za indykiem. Święto dziękczynienia w większości spędziłem w pracy, bo mieliśmy wtedy trening, także południem byłem w klubie i później odpoczywałem w mieszkaniu. Faktycznie było to moje pierwsze święto, ale ze względu na pierwsze święto tutaj w Stanach dziękczynienia, natomiast ze względu na tego koronawirusa jakoś tak nienawidnie nie odczułem tego jakoś specjalnie. Panie Adamie, to jest dla pana pierwsza przygoda nie tylko z MLS, ale i z playoffami. I ta przygoda jest na razie bardzo udana. Jakby pan ją podsumował w kilku słowach, jak to mówią Amerykanie, so far, czyli jak to było, czyli tak jak pytałem wcześniej, czy jest więcej fun, czy się więcej, jak jest nastawienie mentalne, psychiczne do tego rodzaju rozgrywek pucharowych w porównaniu do zwykłych kolejek ligowych? Ponieważ przegrany po prostu odpada. Ta faza rozgrywek ma po prostu inny ciężar gatunkowy, bo tam jestem co po regularnym sezonie. Ale w związku z tym, że mamy wszystkich zawodników kluczowych zdrowych nareszcie i w związku również z tym, że jesteśmy w dobrej dyspozycji, to te play-offy jak najbardziej nam służą. Także, że prezentujemy najlepszy futbol w tym roku i właśnie ta najlepsza dyspozycja optymalna, można powiedzieć, przyszła na te play-offy, co nas bardzo cieszy, bo mamy szansę powalczyć o po prostu mistrzostwo MLS. Właśnie ta droga do mistrzostwa prowadzi przez Columbus, ale wcześniej był mecz u siebie z Montrealem, drugi mecz był w Filadelfii i podczas tego spotkania z Union wynik został otworzony po pańskim trafieniu. Jak ważne było dla pana to trafienie? Wiadomo, że dla klubu było mega ważne z tego tytułu właśnie, że Union grała u siebie bez porażki, wyście byli skazani na pożarcie, a jednak ten gol, ten piękny gol strzelony głową no dał wam wiatr w skrzydła. Jak ważne było dla pana to trafienie? Każda bramka mnie cieszy. Każde mniej ważne, każda jest ważna, bo jest potwierdzenie po prostu tego, że jestem w dobrej formie, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie na boisku. To jest jakby właśnie dla mnie bardzo istotne, żeby tych bram zdobywać dużo i się z nich cieszyć. Oczywiście bramka z Filadelfią miała dodatkową wagę do tego, że została strzelona na terenie najlepszej drużyny sezonu. Znaczy fazy zasadniczej sezonu 2020 i była, można powiedzieć, takim pierwszym krokiem do pokonania Filadelfii. Oczywiście sprawiła mi dużo radości, jak każda inna i może to nie była moja, wierzę, że to nie jest moja ostatnia bramka. W kolejnym meczu, czyli w ubiegłym niedzielę, był pan blisko kolejnego trafienia, bo po pana strzale piłka odbiła się od słupka, którą do pustej niemalże bramki wbił Gustavo Bou. Miał pan także udział w ostatniej bramce, w tym takim przysłowiowym gwoździu do trumny Orlando. Po pięknej, pięknej akcji razem z Carlesem Hillem i znowu wykończeniem Gustavo Bou. No ta wasza współpraca wygląda świetnie. Trener Arena, Gustavo Bou dzisiaj podczas konferencji prasowej mówił, że jeżeli jesteście na boisku, no to być może jesteście nawet najlepszym trio w całej lidze. Jak się panu gra z Argentyńczykiem, z Hiszpanem i jak wiele dla Revolution znaczy duża, dobra forma waszej trójki? Ja mogę powiedzieć, że gramy się z nimi naprawdę fajnie. To są bardzo wyjątkowi piłkarze, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za grę na swoje barki. Potrafią świetnie dryblować, mają dobry przekrój pola, dlatego dla mnie napastnika, jako napastnika nie może być nic lepszego, jak po prostu kreatywnych pomocników za moimi plecami. Uspełniamy się bardzo dobrze. Nie mieliśmy zbyt wielu okazji w tym sezonie zagrać w pewnym składzie, z tego względu, że każdy przez długi czas był utrzymywany. Natomiast jak już to wszystko
wszystko się udało ustabilizować, przez tym sobotę u Kandesa, no to widać teraz jakość i tutaj nie ma wątpliwości, że jesteśmy bardzo, no powiedzmy, kluczowymi postaciami w swoim zespole i możemy przy dobrych wiatrach wygrać w każdym tydzień. Ostatnie pytanie dotyczy ostatniej, przed tym meczem o MLS Cup przeszkody, czyli Columbus Crew. Nie graliście z nimi w 2020, to taki dziwny sezon, chociaż w zasadzie Columbus nie leży, nie wiem, tak daleko jak Los Angeles od Bostonu. To jest zespół, w którym gra m.in. Jassy Zardes, tam jest Pedro Santos. Są takie porównania teraz, Zardes, Buxa, Pedro Santos, Carlos Hill. Jak pan się zapatruje na to spotkanie? No i tak jak wspomniałem wcześniej, w tym klubie legendą jest Robert Warzycha. Co trzeba zrobić, żeby inny Polak wyeliminował klub z Ohio z walki o MLS Cup? Na pewno musimy zdobyć więcej bramek niż przeciwnik. To jest podstawowa rzecz. Myślę, że to w zupełności powinno wystarczyć, żeby Columbus wyeliminować. Natomiast jak to zrobić, to już jest oczywiście cięższa kwestia, cięższa sprawa. Do tego potrzeba dobrej analizy rywala i przede wszystkim pomysłu na naszą grę, bo to będzie najważniejsze. Przyznam się szczerze, że nazwiska różnie rywala nie grają u mnie w głowie wielkiej roli, bo skupiam się na swojej pracy, na swoim podejściu do tego meczu. Oczywiście środkowy pomysł mam dobrze. Dobrze przeanalizowany, także zapis słabe mocne strony i na tej podstawie na pewno będę na ten mecz swoim pomysłem i będę chciał go zrealizować, tak pomóc drużynie dawać się do finału. Halo? No, ktoś urwało. Fajnie, w przypadku oczywiście powodzenia, czego serdecznie życzę. Będzie pan dopiero drugim Polakiem, który dostąpi, w zasadzie czwartym. Będzie to druga sytuacja, gdzie Polak wystąpi w finale MLS Cup. No nawiązuje pan w barwach New England Revolution do tych tradycji Chicago Fire, gdzie grał Nowak, Podbrożny i Kosecki. To z pewnością miłe, bo wiadomo, cieszymy się z tego, że mamy Polaków tutaj, że mamy swoich reprezentantów. Co pan myśli na ten temat? Czy czuje pan na sobie jakiś taki, nie wiem, zdaje sobie pan sprawę z tego, że Polonia tutaj liczy na Polaków, ale to chyba nie ma jakiegoś takiego wielkiego ciężaru, tak? Skupia się pan tylko i wyłącznie na meczu, czy też może, nie wiem, żeby jednak pokazać tą górę polskich zawodników MLS? Nie, skupiam się na swojej grze. Myślenie o tym, kto mecz ogląda, bądź kto w przyszłości odnosił sukcesy w MLS-ie z Polaków, nie należy do moich obowiązków, żeby się tym zajmować przed meczem i na pewno tego robić nie będę. Na pewno wychodzę na wojsko z czystą głową, odcinam wszystkie myśli, które wszyscy mają dookoła i skupiam się na swojej pracy, to wszystko. To, co jest ode mnie zależne, no to staram się wykonywać na 100% i jak najlepiej potrafię i to wszystko. Żadne zbędne myślenie tutaj jest do moich dobrych, mam nadzieję, występów nie dołożę. I tej czystej głowy i wyrachowania i nosa strzeleckiego życzymy w kolejnym meczu w niedzielę. Awansu do MLS Cup. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję.